Dobra, teraz mamy kolejną aferę. Nie wiem, czy słyszeliście, ale pani Murtix została posądzona o kupowanie wyświetleń, a tak dokładnie to reklamy na YouTubie. No i jest też jej odpowiedź. Ja sobie przekminiłem ten temat, zaraz wam powiem, o co chodzi i co ja na ten temat uważam, bo oczywiście tylko po to tu przyszliście, nie? Murtix kupowała wyświetlenia, mamy oświadczenie. Była członkini ekipy, odniosła się do zarzutów dotyczących sztucznego pompowania viewsów na YouTube. Kilka dni temu po internecie zaczął krążyć zrzut ekranu przedstawiający jeden z filmów Murtix na czyjejś stronie głównej YouTube'a. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż był on oznaczony jako reklama. Czyli ktoś musiał zapłacić pieniądze, żeby platforma poleciła ten materiał do większego grona osób i w efekcie zwiększyła jego wyświetlenia. Komentujący początkowo stwierdzili, że jest to świadoma decyzja byłej członkini ekipy, mająca na celu przywrócenie zasięgów. No i tutaj widzimy, jak wygląda taka reklama, prawda? No z YouTube'a, załóżmy, że to nie jest żaden fotomontaż, tylko full legit. I teraz zwróćcie uwagę na tytuł, przebiła mu ucho, zrobiła mu piercing, nie? Czyli takie normalne, tu nie ma nic trollowego, zapamiętajcie, nie ma nic takiego. To nawet nie jest jakieś podpisane, że wiecie, jakiś tam scam, coś, no normalny tytuł, nie? Nic nie ma podejrzanego. W odpowiedzi na przychylne komentarze Murtix postanowiła zareagować i wystosować oświadczenie na swoim Insta Stories. Jak możemy, dobra, to już przeczytam jej oświadczenie, bo tutaj będzie cytowane tylko. Krótkie oświadczenie, bo już widzę, że niektórzy podłapują i nakręcają. Nie kupiłam wyświetleń na moim filmie, nie wiem dlaczego pojawia się on jako reklama. Od wczoraj badam sprawę z moją siecią partnerską. Prawdopodobnie ktoś celowo wykupił mi reklamę przez Google Ads i ja nie mam z nim wspólnego. Nie potrzebuję sztucznie pompować sobie pustych wyświetleń, nigdy tego nie robiłam i nie mam zamiaru. Proszę mnie szerzyć dezinformacji. Miłego dnia wam wszystkim. I teraz zajrzymy sobie na kanał Murtix, żeby odkopać, o który film chodzi, prawda? Kwestia jest taka, że to jest film, znalazłam nową pracę. Zaraz wam pokażę dokładnie na moim kanale, tak, żeby było wiadomo, że to jest to samo. Będę próbowała, no nawet. Na moim kanale i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z serii Zatrudniam się jako. Dzisiaj będę próbowała. O, no i macie tutaj, nie, że będę próbowała, no to jest. O, podobnie zatrzymałem, może troszkę szerzej oczka ma otwarte, ale wiadomo. I teraz, ten film w 6 dni wykręcił 93 tysiące wyświetleń. A jak możecie zobaczyć, tutaj jest link, co nie? Do gierki. A więc w filmie było lokowanie. I teraz, jak wejdziemy sobie na kanał Murtix i policzyłem, pomijając najnowszy film, no bo żeby było sprawiedliwie, policzyłem 15 i ostatnich filmów i średnia dla tych filmów to wynosiła jakieś 170 tysięcy. A ten film nie przebił 100. Jest więc szansa, że Murtix mogła, nie mówię, że tak było, ale jest taka szansa, bo zwykle firmy chcą ustalić pewien próg wyświetleń, co nie? Że na przykład zobowiązujesz się, że ten film wykręci, załóżmy, ileś tam, nie wiem, wyświetleń. Zwykle, no nie powiem, że nigdy, ale w większości wypadków się tego nie maksuje, czyli jak robicie nawet, nie wiem, 600 tysięcy na odcinek, to nie mówicie, że 600 tysięcy będzie, tylko zwykle daje się trochę niższy próg. Czyli na przykład, nie wiem, 450 tysięcy na przykład, nie? Czy tam 400 mówicie i że tyle będzie, no i firma de facto za tyle płaci. I kwestia jest taka, że tutaj ten film nie przebił setki. A setka to jest taka okrągła liczba, więc jest dosyć prawdopodobne, że Murtix mówiła, że tam będzie powiedzmy 100 tysięcy wyświetleń. I sponsorki z reguły mniej wyświetleń robią? Nie, to nieprawda. Znaczy, chyba że robisz taki totalnie sponsorowany odcinek, który jest totalnie podyktowany jakiejś marce, to może tak. Ale jeżeli to jest tylko zwykłe lokowanie w filmie, to nie. No właśnie, no i teraz zacząłem tak sobie kminić, bo to jest mój tok myślenia, nie? Że może rzeczywiście u Murtix pojawił się ten case jakiejś reklamy, żeby po prostu dobić do tych 100 tysięcy i mieć ładnie domkniętego deala. Nie mówię, że tak było, ale mówię, że tak sobie kminiłem tę sprawę, biorąc pod uwagę, że jest lokowanie. I to, co mnie ku tego skłania, to, że gdyby ktoś dla beki chciał zrobić jej reklamę, to raczej by tu, nie wiem, jakieś głupoty wypisywał, tak? No, wymyślałby jakieś pierdoły tylko po to, żeby ją wrzucić na minę, nie? Z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, że ktoś ją chce wrzucić na minę i dlatego ma to wyglądać legitnie. No, można się spierać, jak to mówią. Natomiast jeszcze jedna jest kwestia ważna, zaraz wam coś pokażę, odnośnie takiego researchu, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale YouTube prowadzi takie coś teraz jak, to wam pokażę, to będzie stworzenie promocji. YouTube odpala teraz, to nie jest na wszystkich kanałach, ale jest takie coś jak zakładka promocje. Czyli jak wchodzicie sobie w panel tam YouTube Studio, to tam są wasze treści, bla, bla, bla. Teraz ostatnio dołożyli zakładkę podcasty. No i jest też zakładka promocje. I ta zakładka
wygląda dosłownie w taki sposób, jak na Facebooku mogliście sobie właśnie promować jakieś swoje posty. Czyli no, praktycznie dodajecie film, trzy kliknięcia, mówicie jaki budżet, jakie to mają być, w jakich językach mają mówić odbiorcy, do jakich krajów ma być to targetowane i w związku z... i dosłownie kilka kliknięć i możecie sobie promować jakiś wasz film. Ja osobiście nie jestem tego fanem, tak szczerze, bo wiemy jakie to może być później zabawy z wyświetleniami, ale mówię, że taka funkcja też się pojawiła. Więc... składając to wszystko do kupy, wydaje mi się to dziwne, żeby ktoś tak totalnie z dupy, bez trollowania jakiegokolwiek, kupował reklamę firmą Murtix. Tak samo jak na Twitterze. Nie wiem jak jest na Twitterze, bo na Twitterze nigdy nie kupowałem. Kiedyś jak prowadziłem swój fanpage związany z muzyką elektroniczną, to tam wydawałem paręset tam złotych miesięcznie na reklamę na Facebooku, żeby posty podpromować. Więc tam to tak samo było uproszczone, że w zasadzie klikałeś promuj post, tam... trzy jakieś zmienne podawałeś i mogłeś momentalnie sobie promować. Chyba nawet na Facebooku była opcja automatycznego targetowania, co już w ogóle było pojebane, więc można było to wszystko robić. I YouTube chyba też teraz w takim kierunku idzie, aczkolwiek nie ma tego na wszystkich kanałach, tej opcji. Czy da się na YouTube wykupić reklamę dla cudzego filmu? Wydaje mi się, że się da. Co do sprawy Murtix, uważam, że ludzie przesadzają, niejedne kanały YouTube wykupują takie reklamy, nic się nie dzieje, czasami mniejsze, czasami nawet z MrBeastem widziałem. Ludzie zobaczyli Murtix i przesadzili z reakcją, nawet jeśli sama wykupiła czy coś, to co z tego? To jest tylko rodzaj promocji, a nie wykupowanie wyświetleń przez lewe strony. Oczywiście, że tak. Natomiast w momencie, w którym ona mówi, że żadnej takiej promocji nie kupowała, czyli tutaj, tak, i twierdzi, że to zrobił ktoś, no to po prostu trzeba się zastanowić, jaki ktoś miałby cel. I prawda jest taka, że na ten moment jedyny cel, jaki ktoś mógłby mieć, no to w sumie nie wiem, no właśnie spróbować rzucić na taką minę, że Murtix skupuje wyświetlenia, ale to... no nie wiem, no wydaje mi się to kurwa strasznie dziwne. W sensie takie... nie wiem, dziwne mi się to wydaje po prostu. Jedyna mina to taka, że po prostu sprawdzenie, jak to działa. No nie wiem, dla mnie jest to po prostu w tym aspekcie dziwne, bo ja tak samo uważam, nawet jakby się okazało, no nie, Murtix by napisał w oświadczeniu, ta normalnie wariacie, kupiłam sobie wyświetlenia, bo miałem lokowanie, trzeba było dobić do 100 koła, no to ja bym powiedział, no i git, no i co z tego? No i miałbym takie, no i co? Ale w związku z tym, że tak nie jest, no to zaczyna się jakaś szersza rozkmina, kto by miał powód, dlaczego i tak dalej, nie? No o to chodzi. No właśnie ja mam wrażenie, że ludzie nie zrozumieli, że to tylko rodzaj promocji, a nie faktycznie wykupowanie wyświetleń. No bo, kurwa, tutaj jest też taki tytuł, Murtix skupowała wyświetlenia, nie? A ostatnio było chociażby Karolince z USA, i jakiś tam jej kontach, zasięgach i tak dalej, i różne były stronki, ludzie też mieszają Instagrama, nie, z YouTube'em i tak, no wiesz, no ogólnie zabawa, tak? Natomiast ja uważam to nic złego, no to tak samo jakbyś sobie, nie wiem, rzucił, powiedzmy, ona by wrzuciła link do swojego filmu na Facebooka, załóżmy, na swój fanpage i tam kupiła promocję, żeby ten film dotarł, znaczy ten link do filmu dotarł do większej liczby osób. No to tak samo, no jakby whatever, no co z tego. YouTube ucina zasięgi za tak reklama czy współpraca, a tak to nie ucinając. To jest głupota totalna, nic takiego nie ma. U mnie kompletnie nie potwierdzam czegoś takiego, oznaczam nawet materiały jako, że zawierają lokowanie i kręcą po 450-500 tysięcy, czyli kompletnie nie mam jakiegoś, nie ma żadnej korelacji pomiędzy oznaczeniem filmu jako sponsorowany ze spadkiem wyświetleń, nie ma czegoś takiego, kompletnie tego nie potwierdzam. Chyba wymówka youtuberów, którzy nie chcą oznaczać współprac, żeby mieć, wiesz, podkładkę. Tak, ale jak oznaczę to... Nie, to może tak było na Instagramie, bo słyszałem takie głosy. Ja z Instagrama nie korzystam, więc nie wiem jak to działa na Instagramie. Natomiast na YouTube kompletnie nie ma takiego problemu, że oznaczenie, że materiał jest sponsorowany powodowałoby spadek zasięgów. Nie mam czegoś takiego. No, także ogólnie temacik ciekawy, aczkolwiek... no nie wiem. Wydaje mi się to dziwne, że ktoś musiałby celowo coś takiego kupić. Chociaż z drugiej strony takie akcje były na Instagramie, nie? To chyba tam Mardenga też kiedyś mówił, że musiał ustawiać konto na prywatne, bo ktoś mu wykupował obserwujących i nagle wpadało ileś tam tysięcy osób z dziwnych krain naszego świata i musiał to potem ręcznie usuwać. Więc no z drugiej strony ludzie tak próbują trollować, ale też... wiecie, to też było tak, że Wardenga wtedy był w takim swoim prime, było o nim bardzo głośno i no to też rozumiem, że wtedy więcej osób jest zainteresowanych, jakieś afery, dramy, tak, żeby coś kombinować. Natomiast Murtix teraz jest, no nie powiem, że jakąś tam niszową twórczynią czy coś, ale na pewno nie jest, wiecie, w jakiejś teraz topce zainteresowania, więc dlaczego akurat w tym momencie na filmie z lokowaniem, co de facto jej pomaga, ktoś miałby wykupować jej taką trollową reklamę, jednocześnie tak naprawdę nic tutaj trollowego nie robiąc.
No takie to jest dla mnie... No nie czuję tutaj jakiegoś takiego, wiecie, motywu, no. I kolejny projekt Freeza, wyniszczenie starych ekipowiczów. Nie no, myślę, że Karol to ma ciekawsze rzeczy do roboty niż kupowanie reklamy Murcix, tak szczerze. Może to jest zaplanowane działanie, żeby właśnie o niej znowu głośno było. No tak, no można schodzić już na taki level, nie? Rozkminiania.